Dzień dobry moi mili, witam was bardzo serdecznie w filmiku, tym razem z partyjki z TFT. Moi drodzy, postanowiłem nagrać taki materiał próbny, zobaczyć jak to się przyjmie na kanale, czy wam się spodoba tego typu content. No i generalnie tutaj za wiele nie mam nic do powiedzenia słowem wstępu. Chciałbym tylko od was usłyszeć informację, czy taki content wam by się podobał. No i ewentualnie w jakim stylu, czy to co teraz zaprezentuję wam będzie wam odpowiadało. To jest w formie takiej, że nagrałem giereczkę i będę wam mówił co tu się działo i tak dalej. Czy może wolicie w taki sposób, że gram na żywo i widzicie moją całą reakcję, bo też o takim kontencie myślałem. Pamiętajcie, żeby zostawić właśnie komentarz, to jest bardzo dla mnie cenne w tej chwili, jeżeli chodzi o ten materiał. No i również zostawcie łapkę w górę oraz suba. No i dobra, ruszamy moi drodzy. Tutaj widzicie po lewej stronie mamy do wyboru trzy początkowe. Ja pamiętam, jak to się to nazywa. To nie są augmenty, tylko te no, wspomagacze, nazwijmy to. No. I od tego zaczniemy. Tu była krabia impreza, pryzmatyczne preludium i wypłata z ulepszeń. W skrócie, tu mamy w krabie imprezie więcej dodatkowych monet, przedmiotów i tak dalej. Spotykamy w stage'u chyba 5.1 takiego największego kraba, którego ciężko pokonać. Mieliśmy preludium jeszcze i z ulepszeń wypłacana była kasa. No i zaczynamy oczywiście z randomową jednostką, jeżeli chodzi o jednostkę z pierwszego poziomu, tieru pierwszego. No i tutaj wypadały mi od razu jednostki Jone i Neko. Niko. Zawodników 8, tam był Ponury Żniwacz, Yone Div, Sunbase, Kororiko, Avu Butch, Gone For Never, Eka i ja. Oczywiście Eka, tak, Edca. Widzieliście, kupiłem wszystkie jednostki poza headlinerem na starcie. Nie jestem przekonany do tych jedynek po tym ostatnim patchu, więc zacząłem grać sobie trochę inaczej, zmieniłem styl. Po prostu gram to, co mi gra pozwoli grać. O, nie na siłę nie gram ostatnio już tak. Przecież zdarzają się takie bezmózgowe zagrania z mojej strony czasami. No i dobra. Tu widzę, że mam dużo lili. Tak się zastanawiałem przez jakiś czas, czy nie lepiej kupić tą lili. Teraz zobaczycie, czy ją kupię, czy nie. Bo też to jest taki headliner, którego też rzadko kupuję. Ja zobaczyłem, że KDA mogę rozpocząć dosyć ciekawie. No i tutaj właśnie miałem dwóch Yasuo już. Mam Yone, to też fajnie mogłoby ze sobą działać, ale ostatecznie kupiłem tą Lili. Tutaj popatrzyłem, czy ktoś idzie w KDA. Yone sprzedałem, jak już sprzedałem Yasuo, to i sprzedałem Yone, Olafy. No i oczywiście Lili sobie tutaj wstawię, nie? No i widzicie, i tutaj mamy trzy argumenty do wybrania. Mamy Vampiryzm dla fanów i łącze cybernetyczne po polsku. Ale ja tu chyba Vampiryzm wziąłem, bo dosyć mocny jest ogólnie. Tak jest. No i już tutaj Lilię miałem miałem Lilię 6 razy już w sumie miałem dobraną. Więc to jest dla mnie dobra wiadomość. Ale itemów też za bardzo tak nie miałem, żeby coś grać tu pod KDA. Na razie, bo tak wstępnie to tak wychodziło. No i postawiłem drugą Lilię. Niko oraz Nami. No i pierwsza walka była z Gone Forever. Never, przepraszam. No i tutaj wyglądało, że powinienem to wygrać, prawda? Zaraz zobaczymy, czy to się udało, czy nie, bo powiem szczerze, nie pamiętam. Jedyne co pamiętam, to chyba, że długo te dwie Lilie grałem na bordzie. No i tutaj szukałem też super fanów, żeby mieć więcej. Minimalnie wygrałem. Jeszcze jeden auto-atak wystarczył. No i dobra, i tu mamy Kennena, jego wziąłem. No i właśnie, tu miałem problem. Nie, w sumie chyba nie miałem problemu. Mogłem spokojnie zagrać za nami, nawet nie musiałem tego raszować, ale tu stwierdziłem, że zagramy.
Zagramy już piąty level z KDA na piątym poziomie. Tym bardziej, że już miałem super fana właśnie, to ta Lilith na środku dostała item. Hełmik. Hełmik, dobra sprawa. No i tutaj powinniśmy wygrać bezproblemowo. Z tego co pamiętam, to tutaj dosyć mocno oberwał ten przeciwnik. Że tutaj były takie sytuacje, że chyba ani jedna jednostka nie padła mi. Zaraz zobaczymy. Z tego co pamiętam, tak, chyba ani jedna jednostka nie padła mi. Gościu tutaj z 94 na 87 chyba spadł. Zaraz zobaczymy, ile życia stracił. 86, ja cię kręcę. Po dwóch walkach. Patrzcie, co dostałem. Wstałem TF-a, wziąłem go. 2% i na 2-3 dostałem TF-a. Trochę śmiesznie, ale dają, to wziąłem. I tu się zastanawiałem, czy nami nie wrzucić właśnie, żeby mieć olśniewacze na synergię z olśniewaczami. Więc nie kwapiłem się, wziąłem go. Nawet bez itemów na tym początkowych stage'ach by siadał. No i dobra. I tutaj walka z Sunbase'em. To był chyba w ogóle na poziomie Emerald 3 grałem tą rozgrywkę, albo 4. Tak swoją drogą. Emerald 4 mam nawet napisane. No i tutaj nikt nie padł i Sunbase dostał spory damage na starcie. Już 79 miał po trzech walkach. Dosyć dużo, powiem szczerze. Straconego życia po trzech walkach. Jak ktoś idzie w lustrykę, to spoko, no tam okej, jak to jest w stanie nadrobić później. No ale mimo wszystko, 21 po trzech walkach to dużo. No ja tu powiem szczerze, to ja nie miałem tu za bardzo koncepcji jeszcze, bo tak się nastawiałem na te KDA, ale itemów nie miałem. No i tak właśnie Neko mi zabrał. Ja tak patrzyłem na te itemy, na to wszystko, to tak naprawdę tutaj łezka by mi wystarczyła na ten początek. No ale stwierdziłem, że wezmę sobie pas. Pas pod Ari, pod... chyba jeszcze jedną tam postać z KDA można było zagrać. I wziąłem to TFO, widałem na początek, z tego co kojarzę, więc tutaj pas plus łuk wleciał. Albo wleci po dłuższej przerwie. No i dałem w końcu to TF-owi. Tu wziąłem ze względu na KDA, bo miałem Evelyn i miałem... dokupiłem Kajsę tutaj. W międzyczasie sprzedałem Apeliosa. Tutaj Gragas dostaje, tutaj dwie lilie przy tym Gragasie. Awobocz był czwarty przed tą walką. A Sunbase na samym dnie już ma 27 straty po czwartej. No i ciach, Awobocz dostał. Winstrike 4, to mnie cieszyło. Bardzo byłem zadowolony z tego. No i tutaj mi się pojawiła Echo. No i tutaj już chyba z tego co pamiętam zamieniłem chyba na Lilith. Ale to zobaczymy za chwilę. Powiem szczerze, że przy tej grze bardzo intensywnie myślałem. Dosyć dobrze wszedłem w grę. Lubię takie rozpoczęcia, że dobrze wchodzę w grę i gra idzie. A tutaj w ogóle pojawiła mi się Jinx już na trzecim przy 2-6 stage'u. No i z tego co kojarzę, chyba tu mój winstreak się skończył. Bardzo niezadowolony z tego, bo no jednak chciałem to utrzymać. Mogłem w teorii spróbować
zraszować level i dobrać eko. Ale niestety tutaj delikatny błąd. Delikatny błąd. Delikatny błąd się pojawił. Oj, przepraszam. No i co? I mamy 2-7, czyli kraby robimy. Krabiszcza. Tu fajnie wypadają, bo no tak jak mówię, te kraby dają dużo dosyć. Ponownie klołka miałem, trochę mnie to zdenerwowało, bo klołki nie potrzebowałem. Jak ja potrzebuję do grania Riven na przykład, to ok, to fajnie. Niestety. Coś się zastanawiam, czy nie zrobić zasłonę równości dla niej, ale zrobiłem coś takiego. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo tam chyba większość AD było. Więc to było takie... Ach, Hugo, wrzucimy. I z tego, co kojarzę, to większość i tak chyba AD grało. No i to w sumie powiem wam tak. Tutaj niby ten początek był taki dobry, ale... Ale generalnie, jak zobaczyłem Yasuo 3, tam było Jinx już na trzecim poziomie wbite. W sensie trzygwiazdkowe. Te wszystkie postacie są jakby z pierwszego tieru, z pierwszego rzędu. No i mówię, kurczę, zacząłem się zastanawiać, czy w dobrym kierunku idę, nie? Stage 3-1, druga porażka. No i dobra, i tutaj sobie porolowałem to, co nie potrzebuję. Z tego, co kojarzę, wziąłem ten chyba dar upadłych. Chyba tak. Teraz zobaczymy. Nie, zrolowałem i wziąłem... Chyba kukły wziąłem. Tak, wtedy wziąłem kukły. I zobaczcie, mam... Dostałem Blitza, 2%. Ponowna jednostka na czwartym poziomie. Się z tego śmiałem. Że zlevelowałem specjalnie, żeby Blitza wrzucić. Chyba. To w ogóle tu miałem... Disco KDA przez chwilę. No i tak się zastanawiałem przez dłuższą chwilę, co z tym zrobić, już mam Blitz 3. Wziąłem Nami po to, żeby mieć olśniewacz w TF, ale tu się Blitz nagle pojawił i przez chwilę była koncepcja, żeby pójść w disco nawet, ale mówię, dobra, to poczekałem. Tu kolejny gościu w ogóle z Yasuo. No ja mówiłem, niepotrzebny ten item dla Lili był. I chyba tutaj dostaliśmy w pierdziel, z tego co pamiętam. No i Nami też padła Yela. No i już trzeci luz. Były 4 winy, trzeci luz. Tu nam Neko wypadła. I stwierdziłem, że nie potrzebuję chwilowo tego superfana mieć. Wziąłem tego... Blitza tylko po to właśnie, żeby mieć tą kulkę i tak kombinowałem, jak ją ustawić dobrze. Miałem problem z ustawieniem tej kuli, później chyba lepiej ją ustawiłem. No i na Sunbase'a trafiliśmy, który jest ostatni w wave'ie 3-3, miał 47 HP, więc naprawdę już zaczęło się u niego gorąco robić. No i ten TF tam swoje robił, nie? Przez pewien czas. To najgorsze, co mogę mieć. Takie 4 luzy, czy tam 3 luzy, 4 winy. Dodatkowych profitów z tego nie było, tak naprawdę. No i ponownie karuzela. Karuzela jest. Tutaj mamy Akali do wzięcia, ale spodziewałem się, że tego nie będę miał. Jest Ari również, tylko kolejny cloak. No i widziałem, że jest wolna. Mówię, dobra, wezmę ją. Nie będę patrzył na itemy, aczkolwiek by bardzo się przydały. No i wziąłem tą Ari. Wtedy już wiedziałem, że to będzie
KDA 100% już po wzięciu tej Ari. Aktualnie po na Wave 3.5 już byłem pewny, w co będę grał, ale byłem piąty aktualnie. Wróciłem do fanów i KDA. I tu już sobie zlevelowałem spokojnie. W międzyczasie pozostali gracze dobili Mordekaisera i Rabadon. Rabadon, okej, stwierdziłem, okej, nie najgorszy item. No i wziąłem to, dałem Ari, z tego co pamiętam, tak jest. Ten item, który był na Kaisie, Quicksilver Sash, to też byłoby dobre na Akali później, nie? Tylko nie miałem pewności, że ją dobiorę. Tam w ogóle Akali się zwiesiła. Animacja. No i tutaj na szóstym levelu miałem już, mówię, na stage'u 3.5 czy 4 byłem już pewny, co gramy. Luz niestety. Sunbase na 26 HP w ogóle. No i levelujemy sobie dalej. Wstawiłem ponownie tą Lilię. Nie wiem, po co ją ściągałem. Wrzuciłem Echo. Mogłem w sumie Echo tak naprawdę już kilka rund wcześniej to dać. Tutaj wziąłem Garena. To też w ogóle nie wiem, po co to zrobiłem, chyba na ostatnią chwilę. Zastanawiałem się, żeby strażnika mieć kolejnego. No to nie miało najmniejszego sensu, tak mi się wydaje. No i Kaisa, Ari tam bili tego Panteona. Ten Kennen dosyć długo wytrzymał na pierwszym poziomie. W ogóle nie wbity, nie awansował na dwugwiazdkowego ani nic. No i ta Jinx na 3.6 w ogóle jest na drugim poziomie. Ta Jinx zrobiła mu robotę, niestety tu przegrałem. 77 staków na Ginzo. No i już tutaj, o, Ari znowu doszła. Wyśmiałem, że Ari zaraz trójka będzie. Siódmy level, tylko że już na siódmym trochę łatwiej, tam chyba jest 5%, jak dobrze pamiętam. Na siódmym, prawda? 10. Na szóstym jest 5. Patrzyłem, czy ktoś nie podkrada mi ten KDA, ale tam chyba nie było takiego czegoś. No i spokojnie teraz krabiki na 3.7, więc raz, dwa. Teraz zobaczycie, co powypada. Pełno złota oczywiście. Item, kolejny item. Złoto, powielacz. Oj, tego naprawdę było tutaj dużo. No ja sobie stwierdziłem, że zlevelujemy. Dałem blue buffa, wydaje mi się, że to był dobry pomysł. Neko dostała Sunfire Cape'a. I tutaj stwierdziłem, że pójdziemy prawie ten ósmy level. Prawie. No i czekałem już na kolejną rozgrywkę. Chyba byłem... stwierdziłem, że dogramy. Jednak po dłuższej chwili. No i wbiłem tą ósemkę. Bardzo mi zależało na tym, żeby Ari trójkę zrobić, dlatego dobiłem to, pamiętam. No i liczyłem, że może headliner trafi się z KDA właśnie jak Ari, czy może Akali ewentualnie. No tutaj widzicie, że ten Olaf jest potężną bestią. Szkoda, że ten set nie oberwał jeszcze szybciej. Bo może gdyby ten set oberwał, to może... to raczej wątpię. No i ten Olaf porobił mnie. Mamy kolejne augmenty do wybrania. Chyba maga bitewnego tu wybrałem. Tak jest. No i ósmy levelek. Nie pamiętam, czy dziewiątkę chyba wbiłem, tylko nie pamiętam. O, stwierdziłem, że wymienimy strażnika, wziąłem Mordekaisera. No też podebrałem przeciwnikom. Zauważcie, że nie mam żadnej jednostki takiej dwulevelowej. Kurczę, to już było dosyć późne. Mało tych jednostek miałem takich na drugim poziomie, same jedynki, poza Lilith.
Tutaj nie wiem po co rolowałem, ale stwierdziłem, że może mi się Ari uda dobrać, albo jakąś Kaisę, Kennena, cokolwiek, żeby dobić. Chyba Neko szukałem tutaj. Niby wbijałem te KDA, większość osób grało tam jakieś pojedyncze jednostki z tego KDA, ale powinienem sobie poradzić i wbić jak najwięcej tych pionków. A tu niestety robił się problem. Znowu ta Jinx. Ta Jinx jak się rozpędzi, to jest problematyczne. No i niestety. No i tutaj, ale to tylko... O! Jeszcze Jinx zmieniła target. I on Edith mnie porobił. Ja miałem 8 level, on miał 6. Ekonomicznie to u mnie dobrze wyglądało, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast te jednostki no nie chciały dojść, nie? Sprzedałem ostatecznie... Evelyn, ponieważ dobrałem Seraphim w końcu i miałem tkacza. A tkacz jest tkacza zaklęć pod Ari właśnie. Nie wiem, czy ten Rabadon był taki dobry, gdybym tam miał... już mam Blue Buffa plus Rabadon, chyba dobre itemy pod Ari. Nie, może nie najlepsze, nie najbardziej optymalne, ale dobre były. No i tutaj zobaczyłem tego Mordekaisera 3, powiem wam, jak jego zobaczyłem, to ja myślałem, że to taki ostry wpierdziel będzie. Jeszcze Blitzcrank. Tutaj jeszcze Gnar z podwójnym hojem, nie? Ta Ari się tam leczyła na szczęście, więc... No i zobaczcie, że kurczę, ten Mordę w końcu padł. Ta Lili też dosyć długo trzymała. Ona się jeszcze healowała. No i niestety, jak widzicie... Dobrze, chociaż ten Blitz jeszcze padł. I przegrałem. No i tutaj już Lustrake na poziomie 5. Lustrake na poziomie 5 już. Miejsce 6 nadal, więc... No nie wyglądało to dobrze. Tutaj wziąłem pas. No i stage 4-5, znaczy w sumie czwarty stage, jesteśmy w połowie. No i walczymy. Sunbase też zaczął tam troszeczkę wolniej padać. To dałem Niko. No i dobra, i co dalej? Sprzedałem tą Poppy. Zacząłem rolować, szukać... Xantę. O, i to mi się spodobało. Tu miałem problem, powiem szczerze, bo jest Neko, bo nie wiedziałem czy... I dostałem Akali w międzyczasie. Zamieniłem tego Xantę, wywaliłem chyba tego Mordę z tego co kojarzę, tak jest. No i mamy Sonę. Sonę chyba za Seraphim wymieniłem, ale to zaraz zobaczymy. Tu w ogóle gościu dokręcił Echo, ja nie byłem w stanie dokręcić Echo ani Ari jeszcze. Jak dobrałem tą Sonę, to już tak mówię, zacząłem to widzieć w bardziej różowych barwach. No i wygrałem z Sunbase'em, który był ostatni i de facto mógł skończyć grę jeszcze przed stage'em 5. Przed stage'em 5. Wystawiłem. Tutaj się pomyliłem. Powinienem wziąć najpierw atak. Później to zmienię. Natomiast po prostu stwierdziłem, że leczenie może być lepsze pod Ari. Ale potem to zmienię właśnie w następnej już rundzie. Zmienię to na atak. Zwiększenie ataku. I on Diff awansował na 7 poziom w 4-6. Ja już chyba na początku 4-1 albo 4-2 wbiłem 8 level. No i walczyliśmy z liderem. Lider miał tutaj Panteona na trójce jako headliner też. Co jest trochę zadziwiające, bo rzadko kiedy widujesz, by ktoś grał takiego headlinera. No
No i dosyć długo ten Panteon wytrzymał, ponieważ on miał ten Magic Resisty. No i ta Ari robiła swoje. Akali też nawet długo wytrzymała. No i tutaj Twitch dokończył. Ponownie przegrałem. Sunbase się utrzymał, więc był w stage'u piątym już. No i teraz zobaczycie, co z tych krabików tu powypada, nie? Tak, stwierdziłem, że zmieniamy, że to był błąd. Widzę tego Ezreala, to się na niego nie bejtuje, jak niektórzy. No i robimy, i wypadają coiny oczywiście, itemy. Ten Kennen to też nie chciał się upgrade'ować cały czas na jedynce, ale to nie było problematyczne. Pełno monet, kilka itemków wypadło. Tu jeszcze kowadło chciał się wepchać. Serafiny nie mogłem dobić, a Akali też nie mogłem, musiałem coś sprzedać. Jest w końcu Kennen dobity. No i tutaj zobaczcie, że... Pamiętam, co wybrałem. Miecz. Miecz pod Akali. A w sumie to nie był głupi pomysł, bo wziąłem tutaj Infinity i zrobiłem. No i tutaj Sonie dałem Ginzo. Porolowałem sobie, posprawdzałem jeszcze. O, i Ari miałem na następnym... Na następnej rundzie już dwójkę. To mi się podobało. Tylko ten Yasuo robił jeszcze swoje. Zobaczcie, jak klepał. Ale ostatecznie pokonaliśmy tego Yasuo. I tu się zaczynają już... Powiem wam tak, między mną a tym drugim było 21 życia. Tutaj Kai'Sa awansowała, tylko teraz pytanie, czy ja tą Kai'Sę zamieniłem, czy nie. Echo tak samo na pierwszym levelu od dłuższego czasu. Ostatecznie stwierdziłem, że bierzemy Lilith. I już do końca będzie z nami. Bo był taki koncept, żeby w ogóle ją sprzedać, wbić dwójkę i spróbować poszukać Ari albo Akali. Ostatecznie, ale teraz tak, tutaj Olafik, ten Olaf bardzo szybko spłynął, więc to mi się podobało, wiedziałem, że to wygram, jak Olafa posprzątam. No i dobrze było Ari akurat ustawiona pod niego, nie? Tam Neko wytrzymała, ile miała wytrzymać. No a Sona zrobiła też swoje, tak a propos. Ten Sunbase, moi drodzy, zobaczcie, on naprawdę dużo hapsów stracił i on nie był ostatni. Ponury żniwiarz zakończył grę na 5-2. No i dobra, i tu miałem Illaoi, stwierdziłem, że sobie zagramy ją, ściągnę na chwilę Kai'Sę. Wziąłem ją, no bo Kai'Sa w sumie nie robiła damage'u, nie robiła tyle, co by oczekiwało się. No i stwierdziłem, że wystawimy Illaoi i damy do przodu między Lilith. Lili. No i dobra, i tutaj sprzątamy wszystko, jak idzie. Ari oczywiście zrobiła swoje, to mi się podobało. Akali też zresztą, jakbyście widzieli, trochę robiła, mimo że na pierwszym poziomie. I tutaj był hit. Powiem wam, że jakbym miał mało życia i bym przegrał przez takie coś, to bym się wywrócił. Sunbase przetrwał, dalej 4 HP i odpadł na 7 miejscu, zakończył Gone for Never. Swoją drogą, tutaj celowałem w Echo, żeby mieć level dla niej. Ostatecznie co wziąłem? Barda? Barda chyba wziąłem, bo był Warmok. Tak, stwierdziłem, że może jeszcze ten Echo w końcu wypadnie.
Ta Eko. Miejsce czwarte na 5-5. Dałem to Neko, no. Ustawiłem trochę inaczej. W sumie powinienem tą Neko zostawić. O właśnie, i wróciła z powrotem. Mieliśmy już tak. Sonę. W sumie tak naprawdę Ari i Neko tutaj zrobiły robotę i jeszcze ta Akali fajnie się wbiła. Dosyć szybko na dwójkę, więc to mi troszeczkę ugrało grę. Sprzedałem w międzyczasie Xantę. Ta Ari robiła robotę, to mi się podobało. No i te macki też w sumie troszeczkę stankowały, wytrzymały jakiś tam część. Zobaczysz, że ten Mordę na trzecim miał dwa itemy, ale generalnie szybko się składał po Ari. No i Kokoriko 23 oberwał i ja go przeskoczyłem. Stwierdziłem, że i jedziemy, jolo dziewiąteczka. Wrzuciłem tą... O Jezu, nie zapomniałem, jak się nazywa. Już dzisiaj mówiłem. Już zmęczenie. No w ogóle jedna macka mi się przestawiła, tego też nie zauważyłem. Kajsa, taka prop. No i Kokoriko też skoczył na dziewiątkę. Zobaczył, że ja mam dziewiątkę, to on też stwierdził. Swoją drogą tam chyba ktoś odpadł, tylko nie zwróciłem uwagi. Nie, nikt nie odpadł, a Sunbase jest, moi drodzy, piąty. Wyciąga giereczkę. Z wiceliderem się tu biłem. Zwycięzca utrzymywał, znaczy zachowywał drugie miejsce. No i zwycięstwo, dosyć łatwe. Tam zostało chyba mu z 10 HP. 16, 13, no. A Sunbase, piąte miejsce. Hit. Chyba liczył na to, żeby nie trafić. Teraz właśnie jest ten krab. To jest dosyć ciekawe, trzeba przyznać. A, stwierdziłem, że wezmę Yorika. Yorik zostanie, Akali do tyłu i chyba Kajsę sprzedam, z tego co kojarzę. Przestawiłem tą mackę w końcu. Nie pamiętam, czy Sunbase na tym nie odpadł przypadkiem, ale zaraz zobaczymy. I tak, ten krab dosyć sprawnie schodził, powiem wam, przez chwilkę. O, i Eko mi się wbił. Dzięki krabowi, temu ogromnemu. Ale tak jak zacząłem patrzeć, jak Ari znikła, tak mówię, o cholera, chyba się nie uda. Lili tego nie zrobi z Niko. Niewiele zabrakło, nie wiem, z 500 HP. Może nawet mniej, nie udało się, przegrałem. I Kokoriko chyba odpadł. A Sunbase czwarte miejsce, moi drodzy. Ciekawa gra, naprawdę mi się to podobało. No i tu miałem dylemat, co wybrać, powiem wam szczerze. Chyba ostatecznie wziąłem kosę statika pod Sonę. Tutaj szukałem Sony, żeby wbić. Żeby wbić Sonę właśnie. Tu Akali kupiłem, ale liczyłem, że może jakimś cudem dokręcę trójkę Akali. No i trafiłem na Sunbase'a. No Sunbase niestety tutaj, jak widzicie. Zobaczymy, czy ta Ekka, jak tam się nazywał ten zawodnik, był przed czy za. Ej, ale trzeba przyznać, że całkiem długo się utrzymał. No i Sunbase został pokonany. Z ósmego miejsca na czwarte, gdzie ten początek miał dosyć taki niemrawy, wbił trzecie miejsce. Ekkat minus 13, a Sunbase minus 11. No i zostałem z Yone Div, 1 na 1. 1 na 1. Szukałem tej Sony. Generalnie, jak dobrze zobaczycie, to już później nawet chyba nie przestawiałem za bardzo tych moich pionków. Też nie patrzyłem, co przeciwnik gra tam.
No i tu była ta właśnie Jinx, której nie lubiałem. Fajnie, że ten trash się szybko złożył. No i to nie wyglądało dobrze w pewnym momencie, ale ta Neko, czy Niko, utrzymywała dosyć długo, nie? No i niestety, myślałem, że już przegram, ale zostało mi 1 HP jeszcze. Naprawdę to było blisko. No i stwierdziłem, że to troszeczkę te jednostki poprzestawiać. Tak, żeby ustawić pod Jinx. Więc zrobiłem małą roszadę z tyłu linii. Bo tam, nie pamiętam, czy tam Akali nie było akurat. Poprzestawiałem bardziej pod... I szukałem i znalazłem tą Sonę. Powiem wam, szczęście. Wyrolowałem ją na 10%, jakby nie patrzeć. No i zawodnik nie przestawił za bardzo, więc tutaj mi to wyszło na dobre. Amumu nie zdążył odpalić swojego ultimate'a. To mi się podobało. No i jak widzicie, Sona też swoje zrobiła, dodatkowo Ari, i obroniłem się przed piłką meczową przeciwnika. No i teraz tak. Tu miałem kilka rzeczy do wyboru. Stwierdziłem, że spróbuję Illaoi wziąć, bo był Hoi między innymi. No i możliwość dokręcenia ewentualnie Illaoi, bo to też nie było powiedziane, że nie dokręcę. Dałem to Akali, ale nie udało się znaleźć Illaoi. 27 do 1 w HP-kach. Tutaj patrzyłem, jak ustawiać. Dopiero jeden na jednego zacząłem patrzeć, gdzie przeciwnik co ustawia. Ja przestawiłem w ostatniej chwili, bo zobaczyłem, że Jinx jest po lewej, w moim lewym górnym rogu. No i stwierdziłem, dobra, przestawiamy. Co było błędem, bo Akali z reguły idzie w te takie prawe, lewy, ten. Powinien zostawić tam, gdzie była. No i tutaj Sona dokończyła tą Jinx. No i zanosiło się wszystko na to, że będziemy grali do 7-1. A ostatecznie przegrał już zawodnik. Tak go zastępowałem. No i to tyle, moi drodzy. Tutaj awansowałem do Emeralda 3. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o gierkę. Dajcie znać odnośnie takiego kontenciku, co wam się podobało, co nie. Co ewentualnie byście chcieli zobaczyć w innej formie. Czy wolilibyście normalnie po prostu grę nagraną na żywo, niż taką jakby relację? Pamiętajcie, żeby zostawić suba, komentarz oraz followa. No, follow to na Twitchu. Łapkę w górę, o. Trzymajcie się i miłego dnia. Hej.